co mam zrobić, żeby ciasto drożdżowe się zrobiło w piekarniku? Wszystko do jednej miski, jest drożdże, są ten mąka, tamten, tylko potrzebuję. Szybko! Ale to zakalec. Zobacz jak uleje! Przerywam odcinek! Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Daily. Dzisiaj jesteśmy razem z ładnymi psami, które są w końcu obcięte, bo ich rodzice przestali żydzić na fryzjera. W końcu tak bardzo chciałeś być ładny, prawda? Dzisiaj jak zwykle nie mieliśmy czasu na nagranie odcinka. Ja muszę coś z tym zrobić. Ja obiecuję, że ja w końcu coś z tym zrobię. Więc nagrywamy odcinek pod tytułem Ula daje mi randomowe rzeczy, a ja muszę coś z nich ugotować. W dzisiejszym odcinku będzie pierwszy raz Marcina gotowany w tym domu. Stąd ten tytuł, moi drodzy. A tam w tytule będzie... Babeczka. Dobra, w każdym razie będę musiał coś ugotować, a ja za bardzo nie umiem gotować. Dobra, ja dam ci parę produktów, z których na pewno da się coś zrobić. Albo możesz zrobić coś drożdżowego, bo dam ci drożdże. Albo możesz zrobić babkę, możesz zrobić jakiekolwiek ciasto. Mąka. Jak się robi coś drożdżowego? To jest, czy jest mleko do tego potrzebne? Nie wiesz. Dobra, a czy jest możliwość, żebyś ty mi powiedziała... Nie, miałeś kiedyś fizykę albo chemię, no to musisz zastanowić się, jakie składniki z czym pomieszać, żeby wyszło coś. Nie wiem, no co dobra, jest spłukniające, dobra, dawaj. Co powoduje, żeby cię coś rosło. Masz wszystkie składniki, które są ci potrzebne. Jeżeli chodzi o narzędzia, to masz je gdzieś tutaj. W sensie tutaj, tutaj też? Tak, ogólnie będzie ciężko, bo ostatnio Marcin się mnie zapytał, gdzie jest patelnia w domu. Także powodzenia. Zrób nam jakieś dobre ciasto. Ile mniej więcej powinno zająć zrobienie tego? Zależy czego. A co mogę zrobić? Od 30 minut w górę. Możesz nawet 5 godzin robić. A które się robi 30 minut? Będę na pewno potrzebował tego. Na pewno będę do tego potrzebował. Takie rzeczy się zazwyczaj przydają. Jak widziałem, jak moja mama różne rzeczy gotowała, to takie też były w użyciu wtedy. No przyda nam się do tego też mikser. Mikser. Mikołaj Magdzier. Wkładki do miksera. Wszystko pod kontrolą. Zazwyczaj robi się to tak. Ja robiłem już wiele razy ciasto. Trzeba na pewno zmieszać jajko. Chyba trzeba rozbić. Z ilu jajek się powinno zrobić ten? 7. 7? Ula mi tyle nie dała. Ale wiesz o tym, że jabłka się robi osobno, a żółtka osobno? Że co? Jak ty to zmieszasz, to ci się nie ubije? Dobra, to, że ty nie umiesz robić ciast, to nie znaczy, że ja nie umiem. Musisz teraz tam włożyć rękę i to wyjąć. Nie. Ale żółtek nie wywalaj, bo one zawsze przydają się w cieście, no ale chcesz. Nie, nie, nie możesz tego, nie możesz tego! Aaa, już ci się nie ubije! To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy! No chodzi o to właśnie, że przy ubijaniu piany ważne jest to, żeby nie dać tam żółtka. Tutaj teraz tak, potrzebujemy właśnie... wydaje mi się, że potrzebujemy chyba mąki, która wystarczy. Troszkę tak. Troszeczkę chyba. I trzeba to ubić. Nie mam odpowiedzi! Ej, gdzie jest do ubijania? Nie ma do ubijania rzeczy. Nie? To jest do ubijania. To ziemniaków jest. Serio, to nie jest do ubijania. Ale popatrz. To chyba nie jest do ubijania. Może mikser? No wow! Czemu to kurwa wygląda, jakby miało wypaść? A, nie to... Co za świr w ogóle wymyślił robienie ciasta, nie? Że musiał mieszać różne dziwne rzeczy i mu w końcu wyszło ciasto. Co to w ogóle człowiek miał w głowie? Już to zaczyna wyglądać. Jest zajebiście, co? Jest zajebiście. Ja lecę w ciasto drożdżowe. Nie no, jak drożdżowe ciasto, to chyba drożdże się przydadzą. No dobrze. Tu jeszcze trzeba zmieszać. Ważna rzecz, bo ciasto ci nie urośnie, nie zrobisz tak, że na przykład te drożdże będą pączkowały, czyli muszą się tak, musi dojść do fermentacji, co nie? Pytanie, jak fermentują drożdże? Fermentacja ma coś wspólnego z feromonami? Ja nie wiem, co to. Mam coś odsypać, coś dosypać? Możesz mieć podpowiedź na opakowaniu przecież. Tu nic k***a nie ma. 1 kg mąki. Trzeba dodać kilogram mąki, tak? Jeden telefon do przyjaciela. Czy to jest ten pan? Po prostu... Muszą urosnąć, bo one urosną już na pół godziny. Cię wydaje, że fermentacja polega na tym, ale nie wiem, bo totalnie zgaduję, że trzeba odłożyć, żeby chwilę urosło. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Nagrzewa się piekarnik 220, no. I przynajmniej parzyście będzie, tak? Nie patrz się. Nie patrz się! Proszę, tak przygotowaną mieszankę. To odpowiednio zmiksować jeszcze. To wygląda jak kakao.
Ej, wiesz co, widz, zobaczyłem, że ten się jeszcze otworzył jeden, więc zobaczyła dać go więcej. Ula, mi zależy tylko na jednej rzeczy, żeby to ciasto urosło. A ty musisz mi powiedzieć, co ja mogę zrobić, żeby ono urosło. Ale już za późno. Drożdże już są w środku. Mogę telefon do przyjaciela i jeden ostatni? Call mama. Ale twój telefon do przyjaciela trwa tylko 60 sekund. Halo? Mam tylko 60 sekund, błagam, powiedz mi, co mam zrobić, żeby ciasto drożdżowe się zrobiło w piekarniku. Wszystko do jednej miski, jest drożdże, są ten, mąka, tamten, tylko potrzebuję to przelać i co zrobić, żeby się zrobiło drożdże z tego? Drożdże musisz mieć. Już, wsypałem! Jak mam zrobić, żeby urosło? Ściereczką przykryj i musisz w ciepłym miejscu zostawić na 20 minut. W piekarniku? Nie. Jak k***a w ciepłym miejscu? Do Dubaju mam lecieć, k***a, czy o co chodzi? Szybko! Nie rośnie. Jaką ściereczką? Jaką, szybko! Dwa! Z mikrofibry? Dobra, kocham, kocham cię! To tu. Pamiętaj też, że bardzo ciężko jest potem wyciągnąć ciasto z blaszki, która jest nieusmarowana w dupie tłuszczem. To mam. O, to blaszka powinna być wcześniej natłuszczona, bo teraz po prostu... Co tu wpadło? Ej, ty rozwaliłeś mikser. Poszedłem po coś, to zadzwoniłem do mamy i się pytałem, co mogę dać, aż 20 minut po prostu w kuchni ma leżeć przykryte. I im więcej troszczy, tym lepiej dosypujemy jeszcze. No. Zacznę sobie podejmujemy coś po prawej. Oszukałeś! Nie, przysięgam, znaczy ja po prostu, nie, szczerze uświadomiłem sobie, że jak to ma wyjść, to im więcej tego, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej, no. No to wracamy za pół godziny. Piekarnik już nagrzany. Powiedz tylko, ile powinno się robić w piekarniku? A w jakim trybie? Termoobiektywnym. Termoobiektywnym? Czemu ketchup naszykowałeś do ciasta? To jest z wyrolu. Do wszystkiego ketchup dodaję. Teraz go nakryłem jaką zęby mu ketchupem, bo się pasta skończyła. A Paweł, spróbujesz też mojego ciasta? Oczywiście. Nawet trochę mam na nie smaka. Czuję banana i czuję czekoladę. Nie wiem, czy to prawda. Patrz! Patrz! Paweł jeszcze nie spróbował, a już zgadł, co jest w tym cieście. O, kawał po kawałku każdy. Dobre jest. Nie. Masz jakiś ten? Borówki, malinę, coś, co można ozdobić? Pomidor. Tu-tu-tu-ru. Tu-tu-tu-ru. Tapar? Ej, dlaczego dałeś pomidor? Ja bym to naprawdę zjadła. Się podzielmy. Kiedy was ostatnio bolały brzuchy? Ale to jest zakalec. To jest sam proszek do pieczenia. Zobacz jak ula je! Dobre, serio. No. Możesz spróbować? Serio, patrz. Więcej! Z drugiej strony to ale to nie jest nic! A to jest proszę cebula? Cię, no. Co to jest cebulka? O, nie! Paweł! No zobacz sobie, no spróbuj, to masz z banany. Ja tylko, czy przed gotowaniem umyłeś ręce? Tak. Replay. Chodź Filip! A teraz umyjemy ręce. O, jak dobrze mieć czyste ręce przed gotowaniem. Na pewno wszyscy docenią to, że umyłem ręce. Chodź, zaczniemy gotować. I daję taką nową porcję bez pomidorów. Dobrze. No, no widzę, gryza, duże... No, nie, dobra, no. Bardzo dobra. Proszę cię, żebyś spróbowała, proszę cię. Ej, spróbowałam. Proszę cię, weź normalny duży kawałek. Duży wzięła czy mały? Duży wzięła. Przerywam odcinek! Pamiętajcie, pijcie dużo wody.